Mamy Wilno końca XIX wieku. Nauczycielka muzyki i języków Barbara Ilakowiczówna wdaje się w romans z szanowanym żonatym adwokatem Klemensem Zanem i rodzi mu dwie córki. Ta młodsza córka Kazimiera Ilakowiczówna na kartach historii zapisze się jako osobisty sekretarz Józefa Piłsudskiego, poetka, tłumaczka, poliglotka. Wcześniej osierocona wychowała się u krewnych, którzy zapewnili jej solidne wykształcenie. Z przybraną matką rozmawiała po francusku, z opiekunką po niemiecku, w szkole używała rosyjskiego, a także uczyła się angielskiego na kursie w Oksfordzie. Mówiono o niej wtedy jako o osobie przekornej, ściętym językiem i tajemniczą aurą. Pierwszy tomik poezji Karowe Loty Kazimiery został wydany w 1911 roku, chociaż niejednokrotnie podkreślała, że nie lubi poezji. W czasie I wojny światowej niosła pomoc żołnierzom jako siostra miłosierdzia przy wojsku rosyjskim, a następnie wstąpiła do tzw. czołówki polskiej, gdzie jako sanitariuszka 2 lata spędziła na froncie, opatrując rannych żołnierzy. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dostała pracę w Ministerstwie Spraw Narodowych, gdzie była pierwszą kobietą w Polsce pełniącą funkcję radcy ministerialnego, a potem przeniesiono ją do Ministerstwa Spraw Wojskowych i przez 10 lat była sekretarzem Józefa Piłsudskiego. Celowo prosiła o nazywanie jej sekretarzem, a nie sekretarką, gdyż jej praca nie polegała na parzeniu herbaty i umawianiu go na spotkania. Najczęściej odpisywała na listy, które ludzie, w tym dzieci, kierowali do marszałka, a swoją pracę traktowała jako misję na rzecz Polski. Umarła w 1983 roku w Poznaniu i choć kazała się pochować w Warszawie, tam również nie było jej miejsca. Stwierdzała zdecydowanie: dla mnie ojczyzną zawsze pozostaną Litwa i Łotwa, wszystko inne i Warszawa i Poznań było i jest dla mnie za granicą.